Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś znów spotykamy się z klockami Playtime, klockami, które rok temu zrobiły furorę na kanale. W tym roku póki co jest tak se, pierwszy zestaw mnie mocno zaskoczył pozytywnie, drugi pokazał, że w tych Playtime'ach niestety zbyt dużo się nie zmieniło. Więc cóż, dziś jest taki trochę odcinek rozstrzygający, ale nie tak rozstrzygający jak ostatnio w SL Toys, ponieważ SL Toys stało na granicy między dobrymi, a bardzo złymi klockami. Tu tak czy siak mamy do czynienia z klockami dobrymi. A jedynym pytaniem jest, jak bardzo dobrymi klockami mamy do czynienia, moi drodzy. Bierzemy więc sobie dziś na warsztat jeden z kolejnych moich setów. O, widzimy, pojawiają się klocki niefoliowane, spoci. Jeden, tylko taki klocek był jeden, bo to jest dobra, to jest z tyłu tego samolotu. Jak się sprawdzi samolot? 13 zł to jego cena bez grosza. Klocki oczywiście znajdziemy w Lidlu, ale to już wiecie po moim filmiku, jak je kupowałem. Moi drodzy, klocki znajdziemy w Lidlu. Sprawdzimy, czy on będzie latał. Rok temu rzucaliśmy klockami o drzewo, bo te Playtime'y były tak twarde, tak ciężkie, że można było nimi rzucać o drzewo. Ja to też się robiłem, jeżeli nie widzieliście odcinka, wpadajcie tutaj. Tegoroczne już nie są tak mocne, ale mimo wszystko jest ok, moi drodzy. Tak czy siak, dzisiaj sobie rozstrzygamy, na ile to jest porządny kloc. Pomimo tego, że mamy tu najmniejszą ilość kloca z tych dużych moich zestawów za 13 zł, w workach nie wygląda to źle. Aczkolwiek głównie dlatego, że mamy tu po prostu do czynienia z dość dużą ilością dużych elementów. Dużych, po prostu dużych, jeżeli chodzi o ich wielkość, o ich gabaryty. Zaraz sobie, moi drodzy, wszystko oczywiście na waszych oczętach złożymy. Zestaw sobie zrecenzujemy i zobaczymy, jak to się sprawdza, moi drodzy. No niestety, dość duża ilość naklejek. Nie tak duża i zła, jak było to miejsce w Ninja, który był w ostatnim numerze. Oczywiście recepta na leki, które musimy wykupić po zabawie, prawda, tym zestawem. Instrukcja to również jak w tych zestawach po 13 zł jest taka większa, fajna, aczkolwiek cały czas boli mnie, że zbyt małe są jednak tutaj te rysunki, zbyt małe są tutaj te instrukcje. Powinny być moim zdaniem znacznie większe, bo kurczę, to jest jeden z pierwszych minusów, które mam do zarzucenia tym klockom, że te instrukcje są po prostu zbyt małe. Gdyby były narysowane tak porządnie jak w Lego, w sensie duże, przejrzystsze, to zdecydowanie byłby kolejny plusik dla tych klocków. Jak widzimy, jest tutaj na stole mocno monotematycznie, zielono, czarno, biało, czerwono. Upewniamy się, ponieważ tak jest, wszystkie klocki są wyprodukowane w 2019, byśmy tej wątpliwości nie mieli, okej, w takim razie. Mamy tutaj również pilota, oczywiście pilotem zajmiemy się pod koniec, te figurki są śmieszne, więc na razie odkładamy, moi drodzy. No i cóż, ciekawe elementy, jakościowo widzę, że to jest dokładnie tak jak poprzednie, chociaż giętkie, trochę bardziej giętsze niż Lego. Ja mówię, trochę spuścili z tą jakością w tym roku Playtime'y, odcięli się też od Goody, gdzie w zeszłym roku tu na sutach było napisane Goody, troszkę się odcięli. Niemniej nie jest na tyle kloc słaby, bym się bał, że zrobimy jakąkolwiek krzywdę. Nie, tego bym się absolutnie nie bał. No oczywiście, jak się postaramy, to złamiemy, więc nie próbujcie tego robić na siłę. Dobra, moi drodzy, my zajmiemy się w takim razie speedbuildem tego zestawu. Wy siedzicie przed telewizorami, ekranami komórek czy komputerów i się przyglądacie. No i cóż, widzimy się przy zbudowanym zestawie. Thank you.
No i moi drodzy, w pełni skonstruowany konstrukt prezentuje się w taki sposób. I przyznać się muszę wam szczerze, że zaskoczył on mnie i to pozytywnie. Kupuję go takim ostatnim rzutem, że wiecie, a wykupili mi te większe zestawy, więc kupię sobie jeszcze ten tak trochę na dopchanie się. Kurczę, póki co jest moim faworytem tegorocznej serii. Jeszcze mamy dwa zestawy, co prawda, ale mimo wszystko zaskoczył mnie mega, moi drodzy. Oczywiście nie jest on pozbawiony wad. Absolutnie nie jest on pozbawiony wad. I to nie tylko mówimy o takich wadach jak Hipek, to do zasady, który jest słaby. Wady konstrukcyjne typu, no spójrzcie, brzydko to tu wygląda, takie wykończenie miało być ładnie. Na zdjęciu oczywiście na instrukcji tego nie widać, bo jest pod dobrym kątem zrobienie zdjęcie. No, szkoła zrobienia zdjęć jak Lego. Ale moi drodzy, na przykład też tu, gdyby nie, o, bez tego elementu, tu nam właściwie bardzo łatwo się rozpada, gdy trzyma się on tylko na takim jednym ślizgaczu, więc na przykład to samo, że ten element trzyma nam, o, tutaj bardzo ważną część statku. To samo na przykład, że było tu narysowane, że tylko z jednej strony ma być naklejka, a oczywistym też jest, że z drugiej też ma być ta naklejka. No i właśnie przechodząc, moi drodzy, do oczywistych oczywistości, jak naklejki, moi drodzy, no niestety, naklejki w Playtime'ach, to że krzywo, to po biedy. Od początku mają jeden wielki problem. Właściwie są robione do kształtów idealnych, takich jak jest klocek. Czyli jeżeli klocek ma kształt taki, to naklejka jest robiona identycznie, praktycznie tam o pół milimetra różnicy jest między tymi elementami. To jest, moi drodzy, słabe, gdyż naprawdę uważam, że dziecku jest je niesamowicie ciężko nakleić. W przeciwieństwie jednak do zeszłorocznych playtime'ów, gdzie w ogóle dziecku było trudno zbudować tę konstrukcję, to spokojnie może budować dziecko. Buduje się to znacznie łatwiej i znacznie prościej, w sensie chodzi o samo wtykanie klocków. Tam naprawdę palce chciały odlecieć, tu już jest ok. Nawet ciut zbyt delikatnie się teraz rozpadają te klocki, ale dalej uważam, że w granicach przyzwoitości to się wszystko znajduje. No i ogólnie playtime'y mają te problemy też, że na naklejki mają w ogóle wywalone, no bo sami spójrzcie. Tutaj ten rekin, no niestety jest ponad klocek, musi naklejać się na kilka klocków. No niestety nie ma opcji, uwierzcie mi, widzicie, tu ma milimetr w dół, a tu wystaje 3 w górę, tak? To samo oczywiście z drugiej strony, w ogóle ciężko mi było nakleić, żeby tu i tu było równie, ja to w ogóle poprawiałem, aby było to równo. A tutaj to samo, ta naklejka, no niestety sięga kilku klocków, co odejmuje nam możliwość dekonstrukcji i przebudowania, bo chyba, że zostawimy te kilka klocków złączonych. No niestety jest to minusik, tu już te naklejki fajnie, o, tu akurat jedyne były naklejki, które były ciut mniejsze niż miejsce, w które mamy je nakleić. Naklejki niestety od początku są słabym elementem tych klocków. Oczywiście zestaw ma polski akcent, spójrzcie, polski akcent, polski akcent, polski akcent. Tak jest, moi drodzy, mam tu polski akcent, jak widzicie, samolot generalnie zaskoczył mnie, tak jak mówię, bardzo pozytywnie. Fajnie jest to, że łatwo się to oczywiście jest dostać, aczkolwiek to akurat w playtime'ach nigdy nie było problemem. Brakuje troszkę mi tu manetki, tym bardziej, że starano się tu zrobić coś na kształt jakiegoś kokpitu, jakiegoś tutaj od tablicy rozdzielczej, ale nie wykończono tego chociażby, no, tą naklejką słabą, bo słabą, ale jednak naklejką nie zrobiono nam tego. No właśnie, kolejnym minusem jest, no właśnie chciałem wam zaprezentować i chyba mi się udało, że pamiętajcie, wkładając Hipka, czy robiąc sobie o tym cokolwiek, gdy dociskamy tu, o, ten klocek u góry, spójrzcie, co się dzieje z podwoziem. Ja niestety mam wielkie obawy, już chyba mi się to trochę, nie, wygięło mi się chyba na zasadzie bardziej, no właśnie, moi drodzy, generalnie trzeba niesamowicie uważać, bo kilkadziesiąt takich dociśnięć nieuważnych i możemy spowodować, że zestaw nam się po prostu uszkodzi na stałe, że po prostu te klocki nam się wygną na stałe i tak już im zostanie i nic z tego, moi drodzy, nie będzie. Hipek. Ciekawy jest konstrukt kasku, który jest jednym klockiem, który jest jednym absolutnie klockiem, tak troszkę mu tak średnio na te oczy, no ale dobra. O, przyjrzyjmy się, o, tak wygląda kask, moi drodzy, sam pilot uśmiechnięty, zadowolony ze swej pracy. Okej, jeżeli cieszysz się, że tak, chłopie, wyglądasz, no to co ja ci będę tutaj gadał. Kamizelka, dość ciekawy element, jak widzimy taki zarzucany, tylko nie ma żadnego studa, żeby się gdzieś tam indziej przyczepić. No i pilot to klasyka, szaliczek, kurtka pilotka, z tyłu fajnie, że ma również nadruk tego szaliczka, moi drodzy. No i cóż ja tu będę mówił, postać ma jeszcze kubek, ja o dziwo jeden klocek w instrukcji pominąłem. Ma również radyjko. Niestety nie mamy na te elementy żadnej skrytki w środku. Radyjko ciut zabawny, bym powiedział, ale kubeczek już w porządku. A więc nie mamy za bardzo gdzie ich schować w tym ze samolocie. Ja go wkładam jednak bez kamizelki tu do środka. Mówię, pamiętajmy, że trzeba ten Hipek, te wszystkie rzeczy tutaj robić właściwie poza podłogą, tak? Czyli
O, w ten sposób. Ciężko chyba byłoby go teraz do fotela wmontować, więc pominę ten motyw. Ale siedzi, nie lata, nie rusza się, moi drodzy. Mimo wszystko, ja jestem, mówię, tym zestawem niesamowicie zaskoczony pozytywnie. Konstrukt jest fajny, budowało mi się to znacznie lepiej niż poprzedniego robota ninjagowego. Budowało się to nawet, bym powiedział, przyjemnie w przeciwieństwie do tamtego. Fakt, też trochę mniejsza ilość klocków. Generalnie nie jest źle. Stałe problemy, czyli zbyt małe obrazki w instrukcji, lekko niejasna ta instrukcja, czasami naklejki, zawsze był to minus, głupotki konstrukcyjne wyjątkowo mniejsze niż w innych zestawach, szczególnie w porównaniu do zeszłego odcinkowego robota. No i generalnie jest, mówię, okej, okay, konstrukcja się broni, wygląda ładnie, nawet z Lego bym czymś takim nie pogardził. Musimy tylko uważać, mówię, niestety na te nogi, by nam się nie połamały, no bo oczywiście on bez tych nóg też da radę, ładnie będzie wyglądał, no ale chyba, kurde, nie o to troszkę, moi drodzy, chodzi, prawda, w tym konstrukcie. Więc wygląda ładnie, jest ok, a za 13 zł jest fenomen. Ze wszystkich playtime'ów, nie wiem, czy to w ogóle nie jest mój faworyt, na pewno zaraz obok Wyspy, która była rok temu, na pewno gdzieś na szczycie jest faworytów playtime'owych. No, no, się fajnie jakby tutaj łączy z tamtym zestawem, dopełnia, tak? Wyspa plus samolot, który może lądować na wodzie, hydroplan. No jest ciekawie, moi drodzy, także póki co cały czas na plus jedziemy, na plus dla playtime'ów. Cały czas nie rozstrzygnęliśmy. Na pewno jest dobrze, na pewno coraz bardziej zasługuje na miano alternatywy do Lego, niźli podróbki Lego, to zdecydowanie. Będziemy się im dalej przyglądać, a wam dziękuję bardzo za kolejną wspólną recenzję. Koniecznie nadróbcie inne playtime'y, które już tutaj były, ale i koniecznie wpadajcie też na moje inne kanały, jak ten z bazowy z klockami Lego, jak i ten, gdzie gram w gry związane z klockami Lego. Dzięki, do zobaczenia wkrótce. Bye!